Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj oczywiście no nadal wiemy, że pole tego naszego pierwszego kwadratu to 1 cm kwadratowy. Nas interesuje suma obwodów, czyli dobrze byłoby znać obwód tego pierwszego kwadratu. No to skoro wiemy, że pole to będzie 1 cm kwadratowy, a wiemy, że wzór na pole kwadratu to będzie a kwadrat, no to znaczy, że nasze a kwadrat będzie równe 1, tak? Bo w miejsce litery p podstawiliśmy jedynkę, skoro wiemy, że tyle właśnie jest równe nasze pole. No dobra, czyli co podniesione do kwadratu da nam 1? Uwaga, są dwie możliwości. A może być równe 1 lub A może być równe minus 1, bo zarówno minus 1 do potęgi drugiej, jak i 1 podniesione do kwadratu da nam jedynkę. Tylko, że my wiemy, że A to jest tak naprawdę długość boku naszego kwadratu, czyli bierzemy pod uwagę tylko rozwiązanie dodatnie. Czyli my wiemy, że ten kwadrat ma boki długości 1, 1, no oczywiście kwadrat to figura o bokach tej samej długości, czyli tutaj wszędzie tą jedynkę możemy zapisać. No to skoro wiemy, ile wynosi długość boku, to już spokojnie możemy wyznaczyć obwód. Bo wzór na obwód kwadratu to będzie 4 razy a, gdzie a to będzie długość boku, czyli skoro wiemy, że bok wynosi 1, no to obwód tego kwadratu jest równy 4. Czyli możemy sobie zapisać, że obwód pierwszego kwadratu to będą 4 cm. W treści zadania mamy także podane, że gdy patrzymy na pola tych kwadratów kolejnych, no to wówczas ten iloraz to będzie 1/2. Czyli to oznacza, że pole tego kwadratu będzie 2 razy mniejsze od pola tego pierwszego kwadratu. Czyli jeżeli to pole wynosiło 1, to oznacza, że pole tego drugiego kwadratu, może zapiszmy to jako P2, to będzie 1/2 centymetrów kwadratowych. No i znowu, gdy mamy pole, to możemy wyznaczyć sobie długość boku, a gdy będziemy mieli długość boku, to już spokojnie wyznaczymy sobie obwód. No dobra, no to wiemy, że tak, 1/2 to będzie nasze a kwadrat, bo w miejsce litery p podstawiliśmy 1/2, oczywiście tutaj do wzoru na pole kwadratu. Może zapiszmy o to w tę stronę, zazwyczaj wygodniej jest w ten sposób obliczać. Czyli co musimy podnieść do kwadratu, żeby otrzymać 1/2? No a może być równe albo pierwiastek z 1/2, albo a to minus pierwiastek. No ale już wiemy, że długość boku musi być większa od zera, zatem to rozwiązanie ujemne odrzucamy. No i tutaj wyłączamy sobie oczywiście pierwiastek z licznika i z mianownika, czyli możemy to zapisać w ten sposób. Pierwiastek z 1 to 1, No i jeszcze pozbądźmy się niewymierności, czyli licznik i mianownik ułamka mnożymy przez pierwiastek z 2. Czyli 1 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 2, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli wiemy, że długość boku tego drugiego kwadratu, możemy sobie nawet podpisać, to pierwiastek z 2 przez 2. No i teraz, gdy mamy długość boku, to możemy wyznaczyć sobie obwód, czyli obwód to będzie 4 razy długość boku, czyli 4 razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli mamy 4 pierwsze razy pierwiastek z 2 przez 2. Możemy to skrócić i otrzymamy 2 pierwiastki z 2. No to możemy sobie zapisać, że obwód drugiego to 2 pierwiastki z 2. No i teraz możemy sobie wyznaczyć Q, czyli nasz iloraz dla obwodów kolejnych naszych kwadratów. Zwróćcie uwagę, że tutaj faktycznie Q było podane, że wynosi 1/2, ale w treści zadania było podane, że pola 10 kwadratów tworzą ciąg geometryczny, a my w tym momencie mamy do czynienia z obwodami. No i teraz, gdy mamy podane obwody tych dwóch kolejnych naszych kwadratów, to tutaj także oczywiście otrzymamy pewien ciąg geometryczny, czyli możemy już wyznaczyć Q, no bo Q to będzie 2 pierwiastki z 2, bo to będzie obwód tego mniejszego, podzielić przez ten, który mamy tutaj, czyli nasz wyraz pierwszy, no bo to oczywiście będzie wyraz drugi. Czyli gdy chcemy wyznaczyć Q, to A2 dzielimy przez A1, czyli obwód drugiego przez obwód pierwszego. Czyli przez 4.
Tu mamy mnożenie, a w mnożeniu wolno skracać. Skrócimy to sobie, uprościmy przez 2, czyli mamy pierwiastek z 2 przez 2, no i znamy Q. No to gdy mamy Q, liczymy sobie sumę 10 kolejnych obwodów naszych kwadratów, no to skorzystamy ze wzoru na sumę, gdzie n oczywiście wynosi 10, czyli mamy wyraz pierwszy, no to będzie obwód pierwszego, no to obwód pierwszego kwadratu wynosi 4 razy 1 odjąć q do n, czyli 1 odjąć pierwiastek z 2 do kwadratu do potęgi 10, podzielić przez 1 odjąć q, tak, spójrzmy tutaj na wzór, czyli 1 odjąć pierwiastek z 2 przez 2. No dobra, no i teraz zajmijmy się może tym, co mamy najpierw w liczniku, czyli oczywiście najpierw musimy sobie ten ułamek podnieść do potęgi 10, czyli mamy pierwiastek z 2 przez 2 do potęgi 10, czyli w przypadku ułamków oczywiście podnosimy do odpowiedniej potęgi i licznik, i mianownik ułamka, czyli najpierw podnosimy pierwiastek z 2 do potęgi 10, no i oczywiście także no, podnosimy 2 do potęgi 10. 2 do potęgi 10 to będzie 1024, to sobie zapiszmy. Natomiast co z tym pierwiastkiem? No możemy to sobie zapisać, zobaczcie, w ten sposób. To jest pierwiastek stopnia drugiego, czyli jeżeli podniesiemy go do kwadratu, to otrzymamy 2. Ale ponieważ tu w wykładniku mamy dziesiątkę, to musimy to jeszcze podnieść do potęgi 5, bo tutaj wykorzystamy ten wzór na potęgowanie potęgi, czyli jeżeli to sobie zapiszemy w ten sposób, no to wówczas wykładniki przez siebie mnożymy, czyli tutaj mamy 2 razy 5, 10, no i to będzie dokładnie to samo, co mamy zapisane w tym miejscu, ale ułatwi to nam zdecydowanie obliczenia. Bo tak jak mówiłam, tutaj z tego nawiasu otrzymamy 2 do potęgi już wówczas 5 przez, no nawet może jeszcze zostawmy, zobaczcie, może będzie nawet prościej jeszcze, to 2 do potęgi 10, no bo wówczas mamy dzielenie potęg o tych samych podstawach. Tu mamy 2, tu mamy 2, czyli przepisujemy podstawę, a wykładniki odejmiemy, czyli 5 odjąć 10 to będzie minus 5. No i teraz to policzmy, mamy 2 do minus 5, czyli 2 to będą 2 pierwsze do minus 5. Żeby nam zniknął ten minus w wykładniku, to musimy odwrócić to, co mamy w podstawie, czyli zamiast 2 pierwszych zapiszę sobie 1/2 i wówczas już do potęgi 5, no i znowu 1 do potęgi 5 to będzie 1, 2 do potęgi 5 to 32, czyli otrzymamy 1/32. No to podstawmy, mamy tak, S10 to będzie 4 razy 1 odjąć, z tego otrzymamy 1/32. No i teraz spójrzmy tutaj na mianownik, mamy 1 odjąć pierwiastek z 2 przez 2. Jak to zrobić najwygodniej? No na początek najlepiej tą jedynkę zapisać sobie jako ułamek o mianowniku 2, żeby po prostu ten wspólny mianownik nam się pojawił, czyli 1 możemy zapisać jako 2/2, no bo oczywiście kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia, a 2 podzielić przez 2 to będzie 1. Odjąć pierwiastek z 2 przez 2, mamy wspólny mianownik, czyli go sobie przepiszemy, no i tutaj oczywiście no, tego odejmować nie wolno, czyli zapiszmy w liczniku 2 odjąć pierwiastek z 2. No dobra, czyli mamy 2 odjąć pierwiastek z 2 przez 2. No to lecimy dalej, czyli tutaj wypadałoby wykonać odejmowanie, także zróbmy sobie niżej, żeby było nam tutaj wygodniej, czyli jedynkę zapiszmy jako ułamek o mianowniku 32, czyli mamy 32/32, odjąć 1/32, czyli mamy 31/32. No i to przepiszmy, czyli mamy tak, 4 razy. W wyniku tego odejmowania otrzymamy 31/32, przez, no i ten mianownik przepiszmy. No i teraz wykonajmy sobie to dzielenie, czyli mamy tak, 31/32 podzielić, no bo kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia, to co mamy tutaj, czyli 2 odjąć pierwiastek z 2 przez 2, czyli skoro dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, czyli razy 2 przez 2 odjąć pierwiastek z 2, coś można, no tutaj można skrócić przez 2,
czyli mamy 31 razy 1 to 31, a tutaj mamy 16 razy 2 odjąć pierwiastek z 2. No dobra, czyli to sobie możemy zapisać, bo tu jeszcze mamy czwórkę. Czyli tak, 4 to będą 4 pierwsze razy to, czyli 31 przez 16 razy 2 odjąć pierwiastek z 2, to nam się jeszcze ładnie skróci, czyli otrzymamy, no może tutaj zmażmy, bo dużo nam się już nie zmieści. No dobra, czyli co nam tutaj zostanie? S10 to będzie 1 razy 31 to 31. W mianowniku mamy tak, 1 razy to wyrażenie, czyli 4 razy 2 odjąć pierwiastek z 2. No i tutaj ewentualnie można to sobie jeszcze wymnożyć i pozbyć się niewymierności. Czyli mamy tak, 4 razy 2 to 8, odjąć 4 pierwiastki z 2, czyli w takim przypadku, usuwając niewymierność, będziemy wykorzystywali wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy a odjąć b, czyli ten nawias, czyli musimy licznik i mianownik pomnożyć przez a plus b, czyli 8 dodać 4 pierwiastki z 2, to samo w mianowniku i wówczas otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. No dobra, to liczymy, czyli tutaj mnożymy po kolei. 31 razy 8 to 248, dodać 31 razy 4 pierwiastki z 2, czyli 124 pierwiastki z 2. A w mianowniku mamy tak, a kwadrat, czyli 8 do kwadratu 64, odjąć b kwadrat, czyli 4 pierwiastki z 2 do kwadratu, no to podnosimy 4 do potęgi drugiej to 16, pierwiastek z 2 do potęgi drugiej to będzie 2, 16 razy 2 to 32. No i wykonujemy odejmowanie w mianowniku. 64 odjąć 32 to będzie 32. Licznik na razie przepiszmy. No i tutaj oczywiście w dodawaniu nie wolno skracać, czyli włączmy sobie może najpierw wspólny czynnik przed nawias tutaj w liczniku. Czyli na pewno 248 i 124 można podzielić przez 4, czyli czwórkę włączymy przed nawias. 248 na 4 to 62, 124 pierwiastki z 2 na 4 to 31 pierwiastków z 2 przez 32. No i tutaj mamy mnożenie, czyli przez czwórkę możemy to sobie, może tutaj zapiszmy tak, skrócić, czyli otrzymamy 62 plus 31 pierwiastków z 2 przez 8. No i ewentualnie jeszcze można wyłączyć 31 przed nawias, czyli mamy tak, 62 na 31 to 2, tu nam zostanie pierwiastek z 2 przez 8, no i dalej można to zapisać jako 31 ósmych razy, no i tutaj w nawiasie 2 dodać pierwiastek z 2 cm, no i to będzie szukana suma obwodów.